Witam z tej strony, Kaziasowa. To jest kolejny odcinek z gry Transport Fever. Przez ostatni tydzień nie było odcinka, dlatego że próbowałem znowu ogarnąć grę. I znowu muszę pamiętać, że po zapisaniu, generalnie po nagraniu, żeby sobie ogarnąć grę już na następne nagranie, bo w momencie, gdy kończę nagranie, to wyłączam. Jak widzicie, jest nowy pociąg, włożony, nowe wagony, zmieniłem po prostu pociągi, jeżeli chodzi o pasażerów. W wersji pasażerskiej zmieniłem pociągi, również zmieniłem pociąg, raczej usunąłem pociąg w wersji towarowej, czyli nie mamy teraz pociągu póki co. Nie mamy również dostarczania surowców do przetwórstwa. Ponieważ, mówię, generowałem na nowo, robimy na nowo zapis. Znowu sobie zapiszemy w tym momencie zapis grę, zapisz grę. Gdzie jest? Tu. Tak. Zapiszę sobie w tym momencie, żeby dowiedział, że już mam do odcinka zrobiony. I przed odcinkiem jest surowca. Dobra. Muszę policzyć, ile potrzebuję pociągów. Potrzebujemy pociąg raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pociągi? Nie, pięć pociągów, bo potrzebujemy jeden pociąg towarowy tu, dwa pociągi do stali, stal trzeci i czwarty, znaczy stal trzeci z tych pociągów, czyli cztery mamy łącznie, licząc ten towarowy. I piąty plastik, ok. Pięć pociągów, każdy po 8 wagonów, policzmy. Policzmy sobie na kartce. Ja sobie zapiszę po prostu wartości już dodanej, by dowiedział, jakie pożyczki wziąć. Zaczynamy od... zobaczmy, jakie wagony. 50, 50, 50. Różnica jest dość duża w... Przepraszam, ale jest różnica... Tak klikam, jest różnica dość duża, ale ten jest dość dwa razy szybszy, więc liczmy z tymi wagonami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 32 to jest 2 miliony na jeden. Nawet możemy więcej. 9, 10, 1, 2 na... 3 na 4 na 15, 16, 60. Teraz 64 to jest 16 łącznie. 3 miliony 97 tysięcy razy 2. 3, 0, 9, 7, 9, 8, 4 razy 2. Plus. Takie wiecie, plus minus, bo trzeba liczyć, no 3 miliony 200, jest 3 miliony 100. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na piętna, szesna. Dobra, 3 miliony 100, też 3 miliony 100. W sumie jest, chyba wagony kosztują tyle samo. No, a to w sumie tak, to mogę policzyć 5 razy 3, to jest 15. 15500 potrzebuję, czyli potrzebuję jeszcze zebrać troszkę funduszy, żeby móc te pociągi zrobić w 100%, bo w tym momencie mamy cały kredyt już spłacony. Mógłbym co prawda robić wersję o połowę tańszą, to wtedy mamy 15, to jest 7,5 miliona na całych surowcach, bo policzmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jest 2 miliony wtedy, 2, 4, 6, 8, 10, no około 10 milionów. Więc w sumie mamy zapis, mam zapis, więc mogę spróbować zrobić ten pociąg, że dostarczanie surowców już całkowicie. Raz, dwa, teraz tak. Trzy. Cztery, pięć. Dobrze, teraz tak. Trójka to jest ruda. Czwórka węgiel. Piątka stal.
szóstka plastik, siódemka towary. Teraz surowce, czyli jeszcze potrzebuję jeden kredyt wziąć na surowce, czyli na przesył surowców. Tak. Mamy już nowy bus, tym razem już spalinówka. 5 to jest 5, policzmy 5, 10, 15, 20, 20. Ropa. Okej, olej i towary. Chociaż towary oczywiście będą najmniej, jest najmniej potrzebne ten z towarami, bo towary będą dostarczone w miarę szybko. Więc w sumie tutaj mógłbym nawet zrobić mniejsze, ale to już zostawmy jak jest. Chociaż nie, w sumie wiecie co? Na towary zrobimy dwójkę. Niech sprzedaje po 10, to jest łącznie będzie 25 razy 5, no 25 surowców przysyłał, ale jest na tyle szybkie, że póki co pojedynczo wystarczy. Zacznijmy już spłacać ten kredyt, który wzięliśmy. I tak będę właśnie robił, że w momencie, gdy będę brał kredyt, a zostaną mi pieniądze, nie będę czekał, aż się skonsultuję, czy jest wszystko ok. Tylko właśnie będę starał się spłacać na bieżąco, a wtedy będę mógł wziąć w razie czego ten kredyt, jeżeli będzie na plusie konto. Tu było ciekawe, bo tutaj jechały te dwa pociągi obok siebie i tak jeden zwolnił. Ach, bo dobra, bo na semaforze stanął po prostu. Teraz jedzie stal. I teraz tak, węgiel i kamień, nasz węgiel i ruda będą zbierane. Teraz tak, węgiel i ruda będą zbierane. Plastik, olej jest, nasz olej. Ropa naftowa jest, olej jest. Przy czym tutaj muszę usunąć ten i skonfigurować trochę bardziej. Ten jakby zbieranie surowców, chociaż aż takie długie nie jest potrzebne, ale jak mamy możliwość, to róbmy. Okej. Musiałem to zapisać, żeby wiedzieć, że to jest rozładunek przy farmie, przy zakładzie chemicznym, żebym wiedział w momencie, gdy będę chciał, znaczy gdybym w Iwoniczu Zdrój zrobił kolejny jakby rozładunek, żeby nie mylić sobie nazwy ulicy z nazwy ulicy tak naprawdę z firmą, która odbiera surowce, bo tutaj mamy firmę, ale możemy jako ulicę traktować, w sensie przystanek. A tutaj już jednak wiemy, że to jest wyciągnięcie, wyrzut surowców do firmy bezpośredni, więc to trochę nie pasuje. Dobra, pierwsza ropa tak naprawdę, nie, pierwszy olej się zbiera na przerobienie na plastik. W tych jak to się nazywało, w tych zbiornikach, ale nie wiem, czy zbiornik ma jakąś nazwę jeszcze inną, możliwe, że mi się po prostu tylko wydaje w tych zbiornikach. Wiem, że mi się kojarzy teraz w głowie, mam silos, ale silosy są tutaj, można powiedzieć, bardziej zbiorniki, silosy to są bardziej na, nie, w sumie tak, silosy to są na surowce sypkie, czyli tutaj mam na myśli silosy są głównie na surowce sypkie, czyli na zboża. No w sumie nie tylko na zboża, ale generalnie się tak kojarzy silos ze zbożem. Dzisiaj idąc
Musiałem iść do sklepu. Idąc po prostu zobaczyłem silos, który jest niej postawiony, tak się zastanawiałem, którą stroną jest do góry. Bo silos, w momencie gdy silos stoi na ziemi, już taki, nie taki klasyczny silos wkopany w ziemię, tylko taki stojący jakby na podpórkach. Chociaż sobie przepraszam, co ja mówię, nie wiem. Nie myślę już o tych, o tym. Też muszę ogarnąć tutaj, bo widzę, że towary stoją. No nie, to nie wiem dlaczego stoi tutaj. A, dobra, już wiem dlaczego tutaj stoi, bo tutaj czeka przecież na surowce. Tak mówię, dlaczego tutaj stoi, ale przecież to jest przystanek taki jak powinien być. Tutaj zrobiłem też połączenie drogowe w międzyczasie, żeby to ładniej, znaczy żeby to miasto jakoś się rozwijało i tutaj się robi droga sama już, powiem szczerze. I powiem szczerze, niedawno zobaczyłem, że to transport, to City Skylines dodają trolejbusy i tak mówię, kurde, szkoda, że transport w Fever nie ma trolejbusów, bo trolejbusy to jest jedna z niewielu rzeczy, która jest w takich właśnie w takich grach, znaczy jedna z niewielu rzeczy, która jest rzadko spotykana w takich grach, w których się prowadzi transport. Bardziej jest zwracana uwaga na kolej, na tramwaje, bo tramwaje są bardziej popularne w wielu miastach za granicą. U nas w Polsce tak naprawdę trolejbus mamy chyba w 3 miastach. Jeżeli się nie mylę, nie licząc mojego miasta, jest Lublin i jest w Trójmieście. Ale teraz nie powiem, którym. Później. Tak, a jeszcze jeżdżą na Ukrainie, bodajże w takich tych regionach dawnej Rosji. Ale generalnie trolejbus to jest, łączy zalety jakby, nasze zalety. Nie mówię tutaj w zaletach i wadach łącznie, że na przykład, że szybciej, że jest mniej korków i tak dalej, tylko łączy zalety ekologiczne trolejbusu, tramwajów, czyli elektryczność i normalny autobus, że jeździ po prostu jak normalny autobus, tylko oczywiście musi mieć elektryczność. Więc tak jakby nie jest tak, że na przykład macie roboty drogowe, jeżeli chodzi o trolejbusy, tak dziwnie działa, ostatnimi czasy robią, powiem szczerze, trolejbusy elektryczne, semi trolejbusy, jak je to można nazwać, bo chodzi o to, że jest połączenie jakby trolejbusu z autobusem elektrycznym, który posiada baterię, więc trolejbusy traktowane są jakby normalnie, teraz już mogą jeździć po trasach, które nie są zelektryfikowane, ale w momencie, gdy mają naładowaną baterię i mają chyba przejazd bodajże 20 km, coś takiego, jeżeli chodzi o możliwość przejazdu, więc jest to ciekawostką, że jednak te trolejbusy są teraz już traktowane jako elektryczne busy, ale też widziałem parę razy, że jeździł normalny autobus bez tych szelek trolejbusowych. Ale oczywiście jeździł normalny autobus i to był normalny autobus, nie spalinowy, a właśnie elektryczny czy hybrydowy, bo zwykle, bo raczej teraz się chyba w pełni elektrycznych autobusów, znaczy w pełni elektrycznych, w pełni elektryczny to chyba nie, bo to bardziej była hybryda. Co ciekawe, teraz tak trochę mówiąc o w grze się nic nie dzieje, ja tutaj czekam, aż surowce się jakoś zaczną dostarczać, no ale dokończmy mój wątek. I chodzi o to, że słyszałem, nie jestem pewien, no tak mówiłem na filmie, trochę dziwnie, ale że słyszałem, że po prostu hybryda to jest samochód, który jest czymś na wzór, czymś na wzór tych systemów KERS w F1, czyli w momencie hamowania ładowany jest elektryczny silnik,
który można potem oczywiście użyć, więc ona automatycznie, jakby odpalacie ten samochód, odpalacie już spalinowo, ale później można go od razu w miarę szybko przełączyć na elektryczność po prostu, czyli on się sam ładuje, tak samoładujący się to jest samochód. Dobra, zróbmy te tory, bo tutaj usunąłem to torowisko, nie pamiętam kiedy. Dobra, nie pamiętam kiedy to torowisko usunąłem. Wiem, żeby tutaj spłacać się mu regularnie opłaty. Patrzmy w sumie saldo. Saldo na towarach mamy niskie. Mamy niskie saldo na stali i na naszych, no na towarach generalnie i na wieleniu pasażerskim, ale pasażerski wieleń, generalnie pasażerskie tramwaje to jest dość ryzykowna rzecz, bo tramwaje mają większą pojemność i w momencie, gdy mamy 5 tramwajów, to jest tych pojazdów jakby nie jest potrzebnych ich 5, jest 11 na jednym. Więc mogę w sumie dwa tramwaje sprzedać i to zrobię zaraz. Tylko sprzedam, zarządzaj linią, sprzedam sobie tramwaje. Gdzie jest lub tak? Sprzedam sobie tramwaj 5, 4, 9, 10. Dzięki czemu te tramwaje będą cały czas jeździć. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Cały czas jeździć, ale mniejsze obciążenia finansowe będę miał, ponieważ te tramwaje nie będą stracić na tyle, bo pasażerowie tak czy tak będą w tych tramwajach, ale będą bardziej obłożone, czyli będą pełne pasażerów, nie będą miały tak jakby pustych przelotek albo przelotek po dwóch, trzech pasażerów. To jest jeden, powiem szczerze, tak teraz się zastanawiam, to jest jeden z ciekawszych wagonów, jeżeli chodzi o kolejnictwo. Bo ostatnio czytałem na temat właśnie tych wagonów bocznych i ciekawostką jest fakt, powiem szczerze, nie, tutaj musiałbym potem zweryfikować, więc jak coś to możecie mnie zweryfikować, ale ciekawostką jest fakt, że podobno w momencie bocznych wagonów konduktor sprawdzający bilety musiał chodzić tymi schodami jakby, więc dość niebezpieczna praca w tamtych czasach była. W czasach, kiedy te wagony działały, są jedne z pierwszych wagonów pasażerskich, jeżeli chodzi o ten styl, znaczy w sensie o przedziały, tak? Przedziałowy, jeden z pierwszych wagonów przedziałowych. Trzy kreski widzimy i podejrzewam, że to jest oznaczenie po prostu że to jest trzecia klasa tego wagonu. Zobaczmy w sumie, czy jaki jest tutaj opis tego wagonu, bo tutaj jest takie ciekawe na wzór, znaczy na wzór, ciekawe pod względem opisu. Wagon przedziałowy był wagonem pasażerskim, w którym kilka oddzielnych przedziałów z własnymi drzwiami wejściowymi rozmieszczono po jednej stronie wspólnego nadwozia. I podobno to tak naprawdę pierwsze to takie wagony właśnie pasażerskie. To były nasze te wagony boczniaki, to były wagony, które były robione z dyliżansy, czyli brano nasze dyliżansy z dorożek, brano dorożkę, tą taką dorożkę, do której się wsiada, taką nie tą niedachową, bo są niedachowe dorożki jakby, tylko się te dorożki, oczywiście teraz to jest elektryczne, ale chodzi o właśnie ten styl dorożki. Te dorożki po prostu kładzono na nadwoziu kolejowym i łączono je ścianami. Czyli tak jakby tutaj ucinano to siedzenie dla kierowcy i łączono tylko po prostu dorożki. Pewnie jeszcze jakoś dodawano tutaj ścianki boczne, żeby nie były takie dziur. Albo generalnie te dorożki były troszkę inne, które robiono, w sensie te
kolejowe, te z końmi dorożki, o. Powiem szczerze, kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić tutaj w następnym czasie, to pójście już pierwsze przerobienie, to po pierwsze przerobienie, bo jednak tego oleju później na dojazd bezpośredni kolejowy już całkowity. Wtedy przesunąć będę musiał trochę drogę, będę musiał cofnąć drogę tak, żeby te tory tutaj się zmieściły. Żebym mógł nawrócić tymi torami, bo w sensie w tym momencie, jak widzicie, mogę zrobić, ale potem powrót, no jak widzicie, powrót jest dość 51%, no to trochę słabo. No ja potrzebuję właśnie coś takiego, żeby móc dodatkowo tymi torami nawrócić bez przejeżdżania przez drogę. Tutaj mamy fajne worki z plastikiem. To jest ciekawe, że to jest worek z plastikiem, gdzie ja wcześniej, nie wiem czy, tutaj, czy przy tym, ale czy gdzieś, czy w czymś innym, ale widziałem jakby to były normalne plastikowe, nasze plastikowe, normalne kwadraty jakby z surowca, tak? Czyli nie wiem, z plastiku czy z metalu. Nakładane na siebie z takim właśnie wystającym, jakby jak macie tutaj ten napis plastik i tam jest kreska, ta niebieska, to właśnie takim wystającym jakby czymś. Teraz nie jestem pewien, co to było. Hello, no, dobra. Bo klikam, bo chodzi o to, że klikałem, żeby zdobyć informacje na temat właśnie przejazdu oleju. Coś ciekawe, znaczy coś ciekawe. Powiem szczerze, coraz bardziej mi się podoba, znaczy podoba, coraz więcej jest takich modów, które dodają do tej gry nowe jakby elevated i podziemne i elevated, czyli te naziemne, nadziemne stacje, albo dodają stacje, które mają wejście jakby podziemne. Znaczy, w sensie macie tak, macie tutaj jest powiedzmy wejście, wyjście, a wejście jest 3 piętra wyżej, czyli macie jakby piętrowe wejście, że możecie z góry, powiedzmy macie tutaj tak, macie tutaj normalnie tor, normalnie wkopany tor w ziemię. Tutaj leci normalnie tunel, z tunelu jest tylko wylotka na dworzec i dworzec jest po prostu podziemny, jakby podziemny, naziemny, w sensie wkopany w ziemię jest dół wykopany. No, chodzi mi o coś takiego, zaraz wam pokażę, jak to zrobić, że o co mi chodzi dokładnie. O właśnie coś takiego, że tutaj jest nie tunel. Jeszcze raz. Że jakby nie jest tunel, tylko jest właśnie taki ten, taka dziura jakby w ziemi można zrobić i właśnie potem tunel jest już, znaczy potem to tunelem połączyć. Musiałbym wam to pokazać, o co mi chodzi, ale nie mam, nie dogrywam już tu modyfikacji, bo to nagrywanie jest dość ciężkie już na tej ilości modyfikacji, jeżeli chodzi o nagrywanie samo w sobie, bo nagrywanie mam 25-29 FPS-ów. Bo ta gra jednak troszkę wymaga. Przy okazji mój komputer też nie jest aż taki dobry, jak mówiłem. Ale dzięki temu, że mam tak małą ilość modyfikacji, to wiem przynajmniej, co jest czym i nie muszę się martwić multum powiadomień odnośnie pociągów, bo tak czy tak będą powiadomienia już w latach tych nowoczesnych, czyli od 1950 roku już będzie dużo, dużo więcej powiadomień. Póki co jest to dość mało, bo jest 1-2 pociągi na 10 lat, na kwartał. Znaczy na kwartał, na 10 lat, czy na 5 lat. Więc wiecie, to jest ciekawe. Chyba pamiętacie, jak wyglądała nasza siedziba główna. Nie wiem, czy pokazywałem w momencie, gdy mieliśmy kredyt. No, dość staro. Tutaj wygląda lepiej. I co lepsze działanie, jakby naszej firmy, ta siedziba wygląda dużo lepiej. Czyli w momencie, gdy będziemy mieć więcej pieniędzy, siedziba będzie większa.
I co ciekawe, teraz to zauważyłem, że to jest posąg przed siedzibą, jest fontanna, na której jest człowiek zrobiący, kładący tory. Czyli taki jakby pionier. Pionier, jeżeli chodzi o kładzenie torów, to, znaczy w sensie pionier. No cały czas tak podejrzewam, że kładzie się tory. Nie ma jakby maszyny odpowiadającej za to w większości krajów. Bo nie jesteś ludzi, ale nie wiem. Teraz mi się przypomniała maszyna, ale to jest maszyna bardziej już wyglądająca. W sensie w grze mi się przypomniała maszyna w modyfikacji do Minecrafta. Szczerze mówiąc, maszyna, która kładzie tory. I to jest maszyna, która wygląda właśnie jak. Znaczy maszyna, która kładzie tory, jednocześnie tunel kopie. I to nie jest tak naprawdę maszyna. Znaczy to bardziej przypomina już teraz. Kurde, się zacięłem, ale wracając do tego. To bardziej przypomina już nie maszynę, która robi jakby to torowisko kolejowe, tylko bardziej metro. Ponieważ właśnie te maszyny kopiące tunele metra, pewnie nie tylko metra, ale większo, ale jeżeli się ogląda jakieś informacje na temat metra i czy generalnie kopanie tuneli, to zwykle metro jest pokazywane. To właśnie maszyny kopiące metro jest właśnie taką maszyną, gdzie macie jakby tunel, to się tunel bor chyba nazywa, gdzie macie jakby ostrze, które tnie skałę, czyli kamień, czy tam no kamień w tej grze, w Minecrafcie, ale czy robi tunel po prostu w skalę, czy w osadzie, czy w ziemi, po prostu w skalę, czy ziemi, nie wiem, zależy od tego, jak głęboko się kopie i kładzie metalowe, czy metalowe, i kładzie betonowe obejmy, które będą po prostu podtrzymywać ziemię, żeby się nie zawali tunel, i oczywiście robić jakby to no, tak jak tunel ma wyglądać, tak ten wygląd w tunelu. Dobra, w sumie to skończyliśmy to. W sumie skończyliśmy robić przesył towarów. Usprawniliśmy to. Znaczy usprawniłem to trochę, bo usprawnienie jest na linii. Od ostatniego odcinka przynajmniej jest usprawnienie na linii, jeżeli chodzi o dorobienie stali, bo wtedy jeździliśmy na jednym pociągu, tutaj jeździmy teraz na dwóch pociągach. Kolejnym oczywiście usprawnieniem będzie przerobienie tych pociągów na jakby pociągi te większe, takie te dłuższe. Na razie to muszę zobaczyć, jak tutaj fundusze, na razie plastik, węgiel, stal, towary, one dają mi najwięcej strat. Ruda żelaza też mi pewnie daje, w sumie też mi daje startu, tam 50 tysięcy dostajemy, gdzie normalnie byśmy powinni dostać więcej. To się zastanawiam, czy zmieści w sumie ten plastik, znaczy ten stal, ta ruda, czy nie. Dobra, teraz jedzie ruda żelaza i jedzie ruda z węgla. Już wiem dlaczego. Tak. Niech stal będzie jedynka. Niech stal będzie tutaj. Bo i tak ta ruda żelaza i ta ruda węgla i tak musi jeździć do tego, znaczy i tak jeżdżą, tak jakby nie ma tych pociągów dwóch czy trzech, tylko jeden pociąg, więc i tak jeżdżą po kolei jeden za drugim, więc tutaj dostarczanie surowców może być po prostu, że jeden przejedzie, wyładuje, drugi przejedzie, wyładuje i potem ten górny wyjedzie i dolny wyjedzie, że nie ma jakby tego wymogu, że musi być tak specyficznie jak w sensie, że musi być tutaj
powiedzmy załadunek stali, tutaj wyładunek węgla i tutaj wyładunek rudy. Dobra, w tym miejscu będę kończył ten odcinek, bo już jest 30 minut odcinka, tak naprawdę nic nie zrobiłem, pokazywałem, mówiłem wam o tramwajach, o zaletach trolejbusów, też szczerze mówiąc, i tramwajów. W tym odcinku przy okazji usprawniliśmy trochę ten system przesyłania towarów, który jeszcze będziemy usprawniać w kolejnym odcinku. Na razie sobie muszę pozbierać pieniądze i zysk mamy na tyle, wydaje mi się, stabilny, że mógłbym po prostu utrzymać już się na tym kredycie. W sensie, że mógłbym teraz spłacić ten kredyt i później w kolejnym odcinku już po spłacie kredytu z wami dalej grać na tym, jakby nie musząc się wściekać o to, że trochę to potrwa. Dobra, jak mówiłem, w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie, cześć, pa!